Bal oczywiście zaraz wejdzie do swojej sali. My idziemy wskrzesić najemnika. Dobry wieczór. Odbierzemy sobie jeszcze punkty za poziom. Tym razem dam punkty w żywotność. A umiejętności punkty rozdamy w synergię do wybuchającej strzały, bo w samą wybuchającą strzałę już nie mogę. Czyli daję 13 punkt w synergię. 341, 396, tak w tej chwili wynoszą obrażenia z wybuchającej strzały. Wchodzimy do komnaty Kamienia Świata. No i przed nami bal. Daję potkę mojemu najemnikowi. Oczywiście już go zabili. O kurcze, jak to się stało, że tutaj mamy aż 3 balów? Co to się stało? Więcej. O co tutaj chodzi? Zobaczcie. Jeszcze czegoś takiego nigdy nie miałem. Żeby aż tyle klonów bala się pojawiło jednocześnie. To jest jakiś błąd gry, ale ciekawa sytuacja, którą udało mi się zarejestrować, więc wam ją pokazuję. Brakuje many. Zobaczcie, przywołuję po 3 swoich sugusów. No, proszę państwa, pierwszy raz widzę takie coś. Oczywiście tutaj z nimi chyba się nie uporam w pojedynkę. Brakuje many. Tym bardziej, że bal mi spala manę i tej many mi oczywiście też brakuje co chwila. Nie wiem, czy teraz walczę z właściwym balem, czy z jakimś jego klonem. Strzelam zwykłymi strzałami na zmianę ze strzałami wybuchającymi. Kurczę, teraz bardzo mocno zadali mi obrażenia. Mamy klonów jego kolejnych. Kurczę, o co tutaj chodzi? Naprawdę jestem w szoku. Czyżby zaktualizowali grę w momencie, gdy powiedzmy od ostatniego momentu, gdy w nią grałem i coś się tutaj zmieniło? Nie wiem, ale sytuacja jest na tyle ciekawa, że na pewno warto to nagrać i wam pokazać, że mieliśmy do czynienia z tyloma sugusami bala. Oni teraz zniknęli, jak ja się wróciłem do miasta po manę. Brakuje many. Potrzebuję many. Uzupełniam manę, żeby móc dalej pruć w bala wybuchającymi strzałami. Brakuje many. Potrzebuję many. Za chwilę bal padnie, już zostało mu troszeczkę życia. I co nam ten bal wypuścił tym razem? Na pierśni go słone jadu. Zaprawdę dobiegło końca. I 3 żółte przedmioty. Nic specjalnego, oczywiście. Ale czego tutaj się można było spodziewać?